Poranek Radio FM, Piotr Kraśko, raz jeszcze dzień dobry. Z nami były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, poseł Platformy Obywatelskiej, Tomasz Siemoniak. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie widzę tego państwa, ale pan minister ma przepiękną koszulkę promującą Wałbrzych, jego region. I Złoty Pociąg, to krótko w tej sprawie. I Zamek Książ. I Zamek Książ, oczywiście. Zapraszam na ziemię wałbrzyską, na wakacje, na majówki. I słusznie to zjawiskowe miejsce. A co z tym Złotym Pociągiem? Ostatecznie wiemy, że go nie ma, czy jest szansa? Sądzę, że sprawę przesądziły badania specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, które stwierdziły, że no nie ma podstaw, żeby uznać, że coś takiego dużego i tajemniczego się w tym miejscu wskazywanym przez tych poszukiwaczy skarbów znajduje. Niemniej jednak atrakcji na ziemi wałbrzyskiej jest tak dużo i też ukrytych tajemnic, skarbów historii, że warto przyjechać niezależnie od tego, czy ta historia była wiarygodna, czy nie. Jedną z atrakcji Dolnego Śląska jest rozwiązanie struktur Platformy na tamtym terenie. I co się w tej Platformie dzieje? Bo miało być takie pojednanie przez rozwiązanie, jak pamiętam wytłumaczenie. Na pewno to nie jest sprawa, która przyciąga turystów. To są wewnętrzne problemy, ale Zarząd Krajowy Platformy wskazał Bogdana Zdrojewskiego jako komisarza. Dajmy mu czas, żeby popracował, żeby te emocje ucichły. Ale Platforma straciła władzę w sejmiku w międzyczasie. Konflikt w Platformie nie rozpoczął się tydzień czy dwa tygodnie temu. On trwał od lat i pewnie niełatwo jest te emocje tutaj uspokoić. Mówię, dajmy popracować Bogdanowi Zdrojewskiemu. On jest osobą, która ponad tymi dolnośląskimi podziałami stoi, szanowaną. I zobaczymy, jakie będą tego rezultaty. Myślę, że to poparcie wyborcze, które ma Platforma na Dolnym Śląsku tradycyjnie od lat, przełoży się też i na dobre działanie tamtejszej struktury. A jeszcze rozwiązane struktury w Lubuskiem i pojawiające się pytanie, czy Stefan Niesiełowski na przykład nie nosi się z myślą, żeby wystąpić z Platformy. On mówi teraz nie, ale jakiś ferment jest. Platforma jest partią demokratyczną i tutaj ludzie są przyzwyczajeni do tego, że otwarcie mówią o swoich problemach. Mogą nawet powiedzieć, że im się lider nie podoba. Chyba to w PiSie Nowoczesnej czy w Ruchu Kukiz nie do pomyślenia jest. To są, myślę, i zyski, i koszty z tego, że jest się partią wolnych ludzi, którzy czasami barwnie, czasami ostro ze sobą dyskutują. Ja myślę, że to jest bardzo ważny czas dla Platformy, porządkowanie struktur. Jest nowy przewodniczący, był audyt, były problemy, to nikt tego nie ukrywa, ale ja nie spodziewam się, nie znam takiej osoby w klubie parlamentarnym, która by chciała odchodzić z Platformy. To nie jest na to moment. Ale to mnie trochę o tyle zaskoczyło, że może panować taka atmosfera. No słuchajcie, teraz to naprawdę wszystkie ręce na pokład. Nie kłóćmy się, pogódźmy, nie brnijmy w te spory. I trochę pozostawienie Jacka Protasiewicza u władzy na Dolnym Śląsku, no byłoby takim sygnałem. No nie rozgrywamy tutaj żadnych zaszłości. Nie szkoda trochę tego, co się stało? Powtórzę to właśnie Bogdana Zdrojewskiego. Jacek Protasiewicz proponował 2,5 roku temu jako kandydata kompromisu i zgody. Dziś właśnie kieruje tą Platformą Bogdan Zdrojewski i ja jestem przekonany, że jego talent, widziałem się z nim w poniedziałek we Wrocławiu, rozmawialiśmy, rozmawiał też z nim Grzegorz Schetyna, że jego talent łączenia ludzi wkrótce przyniesie dobre rezultaty, a emocje są. Ja liczę na to, że też Jacek Protasiewicz i inne osoby wartościowe, zasłużone, politycy od lat przecież pracujący na Dolnym Śląsku znajdą swoje miejsce. No to pomówmy teraz o wojsku. Jaki pana zdanie będzie los tej brygady pancernej, którą Amerykanie mają wysłać w naszą część świata? Ona miałaby stacjonować rotacyjnie, z tego co rozumiem, w Polsce, Rumunii, Bułgarii, na Litwie, Łotwie i Estonii. Tak ma być? To znaczy, z tych ustaleń, one trwały przez cały ubiegły rok, teraz są precyzowane, wynika, że ta brygada będzie rozmieszczona właśnie w Polsce, na Łotwie, Litwie, Estonii, Bułgarii, Rumunii. Będą jej poszczególne komponenty, pewnie gdzieniegdzie na poziomie batalionu, gdzieniegdzie na poziomie logistyki, a rotacyjność będzie dotyczyła tego, że to nie będą wciąż ci sami żołnierze, tylko będą przyjeżdżali na kilka miesięcy, będą ćwiczyli, będą wyjeżdżali. To jest ten model, który Amerykanie przyjęli w roku 2014, ciągłej rotacyjnej obecności.
Tyle, że uzyska on nową jakość w postaci tego, że no, pojawi się infrastruktura. To jest realizacja zapowiedzi prezydenta Obamy z Placu Zamkowego z czerwca 2014 roku. Miliarda, dziś już 3 miliardów dolarów na budowanie tej obecności. Więc słuszne rozwiązanie. Uważam, że tu nie ma żadnego wyścigu między poszczególnymi krajami. To są wszystko kraje sojusznicze, decydują względy wojskowe i to, że każdy z tych krajów, który sobie życzy takiej obecności, no bo są takie kraje jak Czechy, Słowacja, Węgry, które takiej potrzeby nie odczuwają, będzie miał poważny komponent tej brygady. A ta rotacyjność to jest tylko furtka, by, mówię teraz formalnie, nie drażnić Rosjan tym, którym kiedyś powiedziano, że nie będzie się zwiększać znacząco struktury sojuszy w tej części. To jest amerykański wojskowy pragmatyzm, bo nawet jeśli sięgać i uważać za obowiązujące te samoograniczenia z aktu NATO-Rosja, one mówiły o dwóch brygadach w Europie Wschodniej, wśród nowych członków, wtedy to była mowa o Polsce, Czechach i Węgrach, więc Amerykanie uważają, że właśnie taka mobilność, przerzucanie wojska, ciągłe ćwiczenia są lepsze niż żołnierze siedzący w bazach. To jest inny model niż zimnowojenny. Amerykańska armia jest mniejsza, jest bardziej mobilna i oni są mocno przekonani właśnie do takiego modelu, że wojsko wysyłają tam, gdzie jest taka potrzeba, natomiast nie chcą gwarantować nikomu, nawet to dotyczy Korei Południowej, konfliktu, który tam się toczy od kilkudziesięciu lat, czegoś, co nazywamy stałą obecnością. Więc ta ciągła rotacyjna obecność, uważam, jest dla nas korzystna. Ważne, żeby ci żołnierze, infrastruktura, sprzęt po prostu w Polsce i na wschodzie Europy byli, bo zagrożenie rosyjskie nie jest epizodyczne, tylko jest trwałe i dobrze, że Stany Zjednoczone przekonały się co do tego i podejmują decyzje korzystne bardzo dla Europy Wschodniej. A kiedy pan był jeszcze szefem MON-u i był zaangażowany jakoś w przygotowanie do lipcowego szczytu NATO w Warszawie, to właśnie ta brygada pancerna to był szczyt marzeń, jeśli chodzi o obecność amerykańską wojskową w Polsce? Walczyliśmy i wspieramy teraz wszystkich, którzy walczą o jak największą obecność wojskową, więc mamy stałą obecność lotników amerykańskich w Łasku od 2012 roku. Zgodnie z umową z 2012 rusza budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska. Ja uważam, powinniśmy walczyć o jak najwięcej. Cieszmy się z tej brygady i stosujmy politykę krok po kroku. Nie można stawiać maksymalistycznych żądań, gdy kto inny daje pieniądze i wysyła żołnierzy. Więc przekonujmy Amerykanów, przekonujmy sojuszników i budujmy tę obecność w Polsce i w Europie Wschodniej. Także brygada to nie jest mało, ale na pewno to powinno być krokiem do zwiększania tej obecności. Generalnie do zwiększania obecności czy przywracania obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Też cieszmy się z tego, że Amerykanie również wracają do Europy Zachodniej po takich 20 latach postzimnowojennych, gdzie zupełnie gdzie indziej lokowali swoją aktywność wojskową, wracają do Europy i to jest bardzo silna gwarancja bezpieczeństwa europejskich sojuszników. A panuje takie przekonanie, żeby Amerykanie angażowali się bardziej w tej części Europy, to trzeba by było zmiękczyć opór Niemców, którzy szczególnie naciskają na to, by trzymać się tych ustaleń traktatu z Rosją sprzed wielu bardzo lat, który to traktat Rosja i tak sama wiele razy złamała. Uważam, że przesadne znaczenie się przydaje temu takiemu domniemanemu niemieckiemu sprzeciwowi. Oczywiście Niemcy są ostrożni. Niemcy inaczej niż my czy Amerykanie nie widzą w Rosji tak dużego zagrożenia. Natomiast dość lojalnie jako sojusznicy się włączają w takie przedsięwzięcie jak Korpus Północny Wschód w Szczecinie. To jest polsko-niemiecko-duński, rozwijany intensywnie od półtora roku korpus. Będą uczestniczyć w ćwiczeniach na terytorium Polski, więc dużych Anakonda w czerwcu, największych od lat. Specjalnie w zeszłym roku poprosiliśmy sojuszników, żeby te ćwiczenia były przed szczytem, a nie jesienią.
jak to zwykle bywało i żeby rzeczywiście obok takiej demonstracji politycznej, którą będzie Szczytna, to było też pokazanie możliwości i gotowości sojuszników. Więc uważam, że z europejskimi sojusznikami oczywiście trzeba pracować, ale główny dylemat, jaki jest w Europie, to jest, czy wschód, czy południe jest ważniejsze. Czy zagrożenia z Bliskiego Wschodu, państwo islamskie, niestabilna Afryka Północna, nie są ważniejsze od tego, co się dzieje na wschodzie. A pana zdaniem? Jest. Uważam, że i to jest ważne i to. Myśmy, przedkładając propozycję na szczyt NATO w Warszawie, pokazali taką zasadę, taką myśl, że NATO powinno patrzeć 360 stopni dookoła, że dla Norwegów ważne jest to, co się dzieje w Arktyce i rywalizacja z Rosją w tym obszarze. Dla nas jest ważne Ukraina, wschód Europy, zagrożenia rosyjskie. Dla Włochów, Hiszpanów, Afryka Północna. I gdy zaczniemy w NATO się spierać, co jest ważniejsze, to będzie koniec sojuszu. My musimy, jako te 28 państw, najsilniejszy sojusz w historii, jak to zwykło się mówić, widzieć zagrożenia z każdej strony i też nie unikać czasami takiej globalnej odpowiedzialności, jak na przykład to miało miejsce w Afganistanie, gdzie w imię walki z terroryzmem NATO się zaangażowało i po dziś dzień jest tam obecne. To jeszcze krótko o Trybunale. No, przedstawiciele Europy, którzy byli teraz w Warszawie, mówią, że podstawą do dalszych rozmów czy do kompromisu, chociaż nie wiem, czy to właściwe słowo w tej sprawie, jest opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czy Platforma też tak uważa i czy widzi pan jakąś wolę po stronie PiS-u, by ten wyrok opublikować? Albo by nazwać go w ogóle wyrokiem? To jest jasne, że opinia Komisji Weneckiej będzie wiążąca dla wszystkich przedstawicieli zagranicy, no bo to jest opinia niezależnych fachowców, wybitnych prawników i oczywiście uważamy, że punktem wyjścia do wszelkich dalszych rozważań jest opublikowanie wyroku Trybunału i zaprzysiężenie tych trzech sędziów. Więc jestem zadowolony z tego, choć nie było to w najmniejszym stopniu zaskoczeniem, że i sekretarz Rady Europy, i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zajęli tutaj jednoznaczne stanowisko. I to, że robili to uprzejmie, co być może zaskoczyło niektórych ministrów z PiS-u, nie świadczy o tym, że brakuje im twardości i determinacji, więc ta sprawa bardzo źle rzutuje na wizerunek Polski i będzie się na pewno przekładało na osłabienie naszej pozycji. Nie wiem, ilu jeszcze musi gości z zagranicy, przyjaciół Polski przyjechać i powiedzieć liderom PiS-u, że po prostu się mylą. No, mam nadzieję, że ta refleksja będzie coraz bardziej docierać.